Witajcie na kanale politycznym. Niemiecki rząd oficjalnie zgodził się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard należących do Bundeswehry. Wydano też pozwolenie na taki sam ruch ze strony Polski. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył: Rosja zlekceważyła zasadę, że nie można przemocą przesuwać granic. Dlatego słusznym jest, żebyśmy w ścisłym porozumieniu z naszymi partnerami wspierali Ukrainę finansowo. A także za pomocą dostaw broni. Można powiedzieć, że Niemcy zawsze będą na czele jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Dlatego teraz Niemcy zdecydowały o przekazaniu broni ciężkiej czołgów Leopard 2. To efekt intensywnych konsultacji, jakie odbyły się z naszymi najbliższymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi. Chciałem powiedzieć, że to ważne i słuszne, iż nie daliśmy się przymuszać. Tylko, że kontynuujemy pomoc dla Ukrainy w taki sposób. Jak uściślił niemiecki rząd, w pierwszym kroku przekażemy kompanię 14 leopardów. Inni europejscy partnerzy także to zrobią. Szkolenie ukraińskich załóg zacznie się niebawem w RFN. Zgoda Niemiec na wysłanie leopardów 2 na Ukrainę jest niezbędna, ponieważ to ten kraj jest ich producentem. Dotychczas Niemcy twierdzili, że nie będą blokować przekazania tych wojskowych pojazdów innym posiadającym je państwom, ale kluczyli, czy sami dokonają takiego gestu. Presję na Niemcy, by określiły się i wspomogły Kijów, wywierała m.in. Polska. To nasze władze są wśród tworzących koalicję w sprawie leopardów dla walczących Ukraińców. A jak zareagowała na to Rosja? Oto gorący komentarz ambasadora Rosji w Niemczech Siergieja Nieczajewa. Ta niezwykle niebezpieczna decyzja przenosi konflikt na nowy poziom konfrontacji i jest sprzeczna z deklaracjami niemieckich polityków o niechęci Republiki Federalnej Niemiec do angażowania się w nią. Niestety, to się zdarza na okrągło. Po raz kolejny jesteśmy przekonani, że Niemcy, jak i ich najbliżsi sojusznicy, nie są zainteresowani dyplomatycznym rozwiązaniem ukraińskiego kryzysu, są zdeterminowani na trwałą eskalację. I nieograniczone pompowanie reżimu kijowskiego coraz nowszą śmiercionośną bronią. Czerwone linie są już przeszłością. Berlin niszczy pozostałości wzajemnego zaufania, wyrządza nieodwracalne szkody w stosunkach rosyjsko-niemieckich, które już są w godnym pożałowania stanie, oraz podważa możliwość ich normalizacji w najbliższej przyszłości. Ale zgoda Niemiec na dostarczenie leopardów Ukrainie. To nie koniec doskonałych wieści dla strony ukraińskiej. Administracja prezydenta USA Joe Bidena podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams w transakcji wycenianej na 400 milionów dolarów. Prezydent osobiście potwierdził tę informację, która dotąd podawana była przez media. Dziś miałem długą rozmowę z naszymi sojusznikami w Europie. Rozmawialiśmy o kontynuacji naszego zjednoczonego wsparcia Ukrainy. Powiedział Biden, wymieniając czynniki konieczne dla Ukrainy, by bronić się przed agresją, a wśród nich przede wszystkim możliwość kontrofensywy. Biden przypomniał o dotychczasowym potężnym wsparciu amerykańskim dla obrońców. Dziś ogłaszam i potwierdzam, że wyślemy 31 Abramsów na Ukrainę. Poza tym na Ukrainę trafią części i sprzęt potrzebny do obsługi czołgów Zapewniam, że Ukraińcy przejdą szkolenie obsługi Abramsów. Razem z sojusznikami i partnerami przekazujemy Ukraińcom 3000 pojazdów opancerzonych. Dzisiejsze oświadczenie opiera się na pracy wielu krajów na całym świecie. Jeżeli rosyjskie oddziały wrócą do Rosji tam, gdzie powinny być, to ta wojna zakończy się nawet dziś. Wszyscy tego chcemy. Nie pozwolimy, żeby jedno państwo kradło ziemię innemu. Dziękuję wszystkim koalicjantom. Wszystko to po to, by pomóc Ukrainie odpierać brutalną agresję Rosji. To nie jest ofensywne zagrożenie dla Rosji, to obrona. Jesteśmy zjednoczeni. Ameryka jest zjednoczona. Świat jest zjednoczony. Tu chodzi o wolność, wolność dla Ukrainy. Wolność także wszędzie indziej. Takiego świata wolnego chcemy, podsumował prezydent Biden. Kluczowa miała być zmiana nastawienia sekretarza obrony Lloyda Austina, który dotychczas był niechętny dostawom amerykańskich czołgów na Ukrainę. Zdaniem źródeł New York Times, Austin obecnie uważa dostawy Abramsów za niezbędne, a jego niechęć miała przełamać obietnica wspólnego działania z Niemcami, które również po miesiącach oporu mają dostarczyć czołgi bojowe na Ukrainę. Ale to nie wszystko. Jak przekazała agencja Reutersa, Szwajcaria zaproponowała zmiany umożliwiające transfer broni na Ukrainę. Chodzi o zniesienie zakazu reeksportu, uniemożliwiającego ponowny eksport amunicji produkowanej przez Szwajcarię z innego kraju na Ukrainę. Jak głosi komunikat Szwajcarskiej Parlamentarnej Komisji ds. Polityki Bezpieczeństwa, większość komisji uważa, że Szwajcaria powinna wnieść wkład w bezpieczeństwo europejskie, co obejmuje zapewnienie większej pomocy dla Ukrainy. Komisja Polityki Bezpieczeństwa Szwajcarskiego Parlamentu zarekomendowała we wtorek 24 stycznia odstąpienie od zakazu reeksportu. Decyzja przeszła przy 14 głosach za i 11 przeciw i będzie jeszcze wymagała zatwierdzenia przez Parlament. Jeśli przychyli się do rekomendacji komisji, zmiany w przepisach wejdą w życie 1 maja i będą obowiązywały do końca 2025 roku. Szwajcaria wcześniej odmawiała udzielenia jakiejkolwiek pomocy wojskowej Ukrainie. Odrzucała też apele Niemiec o zgodę na reeksport wyprodukowanej w Szwajcarii amunicji na Ukrainę, tłumacząc, że taki ruch naruszałby jej neutralność. Teraz Komisja do spraw Polityki Bezpieczeństwa wyjaśnia w komunikacie, że jej propozycje nie naruszają zasad neutralności Szwajcarii, ponieważ broń trafiałaby na Ukrainę przez inny kraj, a nie bezpośrednio do strefy konfliktu. Ponieważ wiele komponentów wyprodukowano w Szwajcarii, do tej pory Niemcy nie mogły przekazać Ukrainie pocisków do zestawów przeciwlotniczych Gepard. Dania nie mogła wysłać do Kijowa transporterów opancerzonych Pirania. Z kolei Hiszpania nie mogła przekazać Ukrainie zestawu przeciwlotniczego Toledo. Tak komentuje decyzję o przekazaniu czołgów Ukrainie generał Waldemar Skrzypczak. Ta długo oczekiwana decyzja w końcu zapadła. Po wielu perturbacjach, przede wszystkim o charakterze politycznym, decyzja ta zapadła i wydaje się, że jest realna szansa na to, że armia ukraińska pozyska leopardy. Nie chodzi tu o kilkanaście czy kilkadziesiąt, lecz o kilkaset sztuk leopardów. Rosjanie mają bowiem w tej chwili przewagę, która nie pozwala armii ukraińskiej na prowadzenie ofensywy. Dlatego przekazanie kilkuset leopardów pozwoliłoby na pewno zwiększyć potencjał uderzeniowy armii ukraińskiej. A chodzi o to, że leopardy są czołgami ofensywnymi, nie defensywnymi. Trzeba ten potencjał gromadzić strukturalnie w jednym ręku i niech to będzie pięść pancerna Armii Ukraińskiej, która będzie biła wojska pancerne Armii Rosyjskiej. Generalnie Abramsy są na pewno doskonałymi czołgami, jednak przejście na Abramsy z czołgów poradzieckich na pewno będzie procesem wydłużonym w czasie dla załóg ukraińskich czołgów. W przypadku leopardów takiego problemu nie będzie. Dla wytrawnych czołgistów to jest kwestia dwóch, trzech tygodni przeszkolenia. A jeśli chodzi o Abramsy, to zapewne Ukraińcy potrzebowaliby około dwóch miesięcy, by przejść z czołgów poradzieckich na amerykańskie. Kluczową sprawą jest to, że w tej chwili Ukraina potrzebuje pięści pancernej, aby bić armię, rosy... aby bić armię rosyjską, która przygotowuje się do ofensywy. Tę przewagę, którą Rosjanie budują, Ukraina może zniwelować przy pomocy ciężkich czołgów, takich jak właśnie Leopardy czy Abramsy. Tak komentuje decyzję o przekazaniu czołgów Ukrainie pułkownik Piotr Lewandowski. Leopard daje nowe zdolności. Jeśli spojrzymy na same techniczne możliwości, to przede wszystkim duża zdolność walki w nocy, komfort walki jaką ma załoga, tak zwana świadomość pola walki, czy świadomość otoczenia i przede wszystkim szybkość podstawowej obsługi Berlin zdecydował się przekazać Ukrainie 14 leopardów z zapasów Bundeswehry w nowoczesnej wersji A6 A4 ta starsza wersja w armii niemieckiej już odchodzi do lamusa A6 ma pełne zabezpieczenie remontowe i logistyczne W tej chwili dysproporcja broni pancernej rośnie na korzyść armii rosyjskiej Dlatego Ukraińcy naciskają na dostawy ciężkiego sprzętu Mimo że Rosjanie dalej tracą więcej czołgów niż Ukraińcy, to jednak są w stanie naprawić, usprawnić i wyprodukować więcej czołgów niż tracą. Czyli de facto wojska pancerny rosyjskie obecnie rosną, natomiast ukraińskie z każdym dniem słabną, ponieważ Ukraińcy nie są w stanie zastąpić zniszczonego bezpowrotnie czołgu. I to jest kluczowe. Co do słów rosyjskiego ambasadora w Niemczech Sergeja Neczajewa, że decyzja niemieckiego rządu o przekazaniu leopardów Ukrainie przenosi konflikt na nowy poziom konfrontacji, to nie pierwszy raz słyszymy o przenoszeniu na nowy poziom. Była mowa o tym, kiedy pojawiły się hajmarsy, kiedy pojawiła się informacja o przekazaniu patriotów. Poziom jest cały czas ten sam czyli NATO i sojusznicy wspierają armię ukraińską walczącą z agresorem, który nie ma prawa istnienia w XXI wieku, w cywilizowanym świecie.